Uczniowie ostatnich klas szkół średnich zakończyli swoją pracę w Młodzieżowej Radzie Powiatu. Uroczystość pożegnania młodych radnych odbyła się 23 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Młodzieżowa Rada Powiatu powstała rok temu przy Kole Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. W skład rady wchodzi 19 młodych ludzi, w tym aż 8 tegorocznych maturzystów. Starosta ostrowski Zbigniew Kamiński wyraził radość, że taka rada powstała i tak prężnie działała. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować za inicjatywy, które się do tej pory podejmowali. Takim bardzo fajną inicjatywą jest Twoja szansa. Udało się to zorganizować działalności charytatywnej, pomoc ludziom, nie tylko prawda, młodszym, ale i starszym. Także z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję już za to, co żeście zrobili. Mam nadzieję, że w następnych latach jeszcze bardziej działalność Młodzieżowej Rady Powiatu się rozwinie. Kończący kadencję radni odebrali z rąk starosty i przewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Rafalika listy gratulacyjne i podziękowania za aktywną pracę na rzecz społeczeństwa oraz podejmowanie szeregu wartościowych inicjatyw społecznych i kulturalnych. Z uczniami żegnała się również opiekunka Młodzieżowej Rady Powiatu Ilona Plewnicka. Dziękuję Wam za wszystkie lata pracy. To jest duży wkład Waszej pracy, ale także i mojej pracy. Także mam nadzieję, że wykorzystacie swoje doświadczenie zdobyte tutaj. Wszystko to, co próbowaliśmy wspólnie stworzyć, będzie teraz owocowało, bo to nie byłoby sensu, gdyby to skończyło się na tym etapie i gdyby już to zanikło. Mam nadzieję, że takie ziarenko w Was pozostawia działalność w Młodzieżowej Radzie takiego samorządowca. Także wszystkiego dobrego na Waszej nowej drodze życia. Życzę Wam przede wszystkim, żebyście wybrali wymarzone uczelnie, żebyście się dostali na te uczelnie. No i przede wszystkim, słuchajcie, na dorosłe życie. Satysfakcja jest niesamowita. Wtedy, kiedy ma się pracę, z której się ma satysfakcję i oczywiście pieniążki, które dają szansę życia. Słuchajcie, to jest to, czego Wam naprawdę dzisiaj życzę. Wszystkiego dobrego. Samorządowcy oraz opiekunowie życzyli młodzieży powodzenia na zbliżającej się maturze i doradzali wybór najlepszych uczelni wyższych. Podkreślali, jak ważna jest wiedza, którą dotychczas zdobyli, napominając, by nie poszła ona na marne. Radzili uczniom, by nadal angażowali się w różnego rodzaju inicjatywy i działali w uczelnianych samorządach. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Aleksandra Krakówka skierowała słowa podziękowania do opiekunów, władz powiatu i pracowników starostwa za współpracę, ich wsparcie i pomoc w organizowaniu różnych przedsięwzięć.